Ostatni dźwięk, wszystko zamarło. W ciszy na oślep skrada się lęk, chwyta za gardło. Czołem zimnym oszywa trach. Czy mnie ktoś woła? W oczach czai się zimny strach. Krąży dokoła szelest liści, czy serca krzyk słychać za oknem. Uśnij serce, to nic, to nic, to szumy nocne. To jest skandal, żeby taki kretyn przy kurtynie stał. Czego szukasz? Co? Nie. Jak to? A, nic. Teraz już wiem. Codziennie ginie mi kilkanaście papierosów. Tak? Tak, tak. Słuchaj, no. A te 25 zł, to kiedy mi oddasz? Kiedy ja właśnie przyszłam poprosić, żeby pan mi jeszcze pożyczył. Ach, jeszcze pożyczę. Dobra, sobie, jeszcze. No ty myślisz, że ja już jestem taki kompletny wariat, że tak pożyczył, czy i tak wiem, że nie oddam. Ale oddam, wszystko oddam. Ja cię to znam. Co? Jak będzie z nami? Jak to z nami? No to pożyczy mi pan. Ani myślę. I nie przeszkadza mi teraz. Tereska. Widziałam panu, dziękuję. Słyszałem, proszę cię. A, przepraszam. Ładna dziewczynka, co? Podoba ci się? Ciao. Głupia koza. Naciąga mnie zawsze na papierosy. Fensterglas. Jak to będzie z naszym interesem? A, znakomicie. Mój finansista daje już 50 tysięcy. Chyba 75. Ty też dodasz jakiś 10-15, no i swoją firmę, Teatr Modeckiego.
jak ja się do czegoś wezmę, to możesz być spokojny. No, nie bardzo. Tu też prowadzisz administrację, a siódmy dzień garzy nie widzę. Zaliczę ci na rachunek naszej przyszłej spółki. Wiesz, ja też czuję się artystą. Kocham teatr. A ja kocham zarobić. Telefon do pana kierownika. A przepraszam. To ja, Dinka. Przecież nie możesz mnie tak zostawić. Pozwól, zobaczmy się po przedstawieniu. Muszę z tobą mówić. Wykluczone, dziś nie mam czasu. Błagam cię, pomóż mi. Już nie wiem, co się ze mną dzieje. W teatrze koleżanki zaczynają gadać. W domu się dowiedzą. No cóż ja ci poradzę. Nie przypuszczałaś chyba, że się z tobą ożenię. A zresztą nie nudź mnie, bo mnie to nic nie obchodzi. Chyba zabiję się. Wyskoczę oknem, zobaczysz. Wybacz, moja droga, ale szantażować się nie pozwolę. Komornik zabrał 1000 złotych, pan zabiera resztę, a którym maszynistą nie wypłaca się już 2 tygodnie. No to trudno, jak pieniędzy nie ma, to ja ich nie stworzę. Kiedy pieniądze są, tylko diabli wiedzą, co pan z nimi robi. Aha, widzisz, Teresa, tu jakiś brunet koło ciebie. A tutaj dziecko. Musisz uważać. To pewnie Modecki. Oj, już czy sobie Modeckim gęby nie wyciągnę? A co to, twój mąż czy narzeczony? Natalii, pełno, a w kasie pieniędzy? Nie wiem. Zdaje się, że zamknął teatr. Gdzie Pasia? Chyba profesor Jerzy Pasia się zaczął później.